Mogliśmy dziś usłyszeć bardzo piękny tekst o Naamanie, wodzu, dowódcy wojskowemu, z którego król był bardzo zadowolony, a który to Naaman miał bardzo poważną trudność życiową, nieuleczalną chorobę trąd. Ta historia zmierza do wiary, żeby Syryjczyk uwierzył w Boga Izraelitów. Ta droga jest pełna spotkań i na przeszkodzie do tej wiary, która na końcu się pojawia, stoją raz po raz różnego rodzaju nieporozumienia. Na początku, po którejś wypraw raczej rabunkowych, wojsko przywiozło do domu Naamana niewolnicę żydowską, która widząc cierpienie, chorobę zmierzającą do śmierci swojego pana, powiedziała, że w jej ojczyźnie jest prorok w Samarii. Gdyby Naaman się tam udał, wtedy pewnie byłby uzdrowiony. Naaman zachowuje się jak człowiek, który idzie do lekarza i chce, żeby być dobrze potraktowanym. Czasami szuka polecenia, czasami chce się upewnić, czasami daje jakiś prezent, żeby go lekarz dobrze potraktował. Taki też jest sposób myślenia Naamana, który potrzebuje listu polecającego ze strony króla, który poleci go władcy izraelskiemu. Król pisze list, a kiedy władca izraelski odczytuje list, którym inny władca prosi go, żeby uzdrowił posłanego, zaufanego, cenionego dowódcę wojskowego, wtedy władca izraelski nie rozumie tego listu. Nie rozumie to, co dookoła się pisze i w jaki sposób się pisze, kiedy to królowi przypisuje się wszystko, mimo że to inni wykonują tą jego konkretną pracę. Król izraelski rozrywa szaty na znak protestu, na znak sprzeciwu, na znak taki, który może zapowiadać wręcz odwet wojenny ze strony Izraela. Czy on nie szuka zaczepki? Ale prorok się odzywa, Elizeusz, który mówi, że przecież on jest tym, który może tego dokonać. Posyłają więc Naamana do proroka izraelskiego, a ten traktuje przybyłego wodza w sposób dość obojętny, mało interesując się chorobą, przyczyną, nie oglądając go. Każe mu po prostu się zanurzyć 7 razy w rzece Jordan. Kolejne nieporozumienie w tym historii do wiary Naamana. Nie rozumie tego, przecież w okolicach Damaszku, skąd przybył, są piękne wody, większe rzeki. Ale słudzy przychodzą mu z pomocą i mówią, a gdyby przypadkiem prorok powiedział ci wykonać coś cięższego, trudniejszego, nie do pokonania, gdyby ci zależało na zdrowiu, czy byś tego nie wykonał? Naaman idzie, obmywa się w wodzie i staje się człowiekiem zdrowym. Wyznaje wiarę w Boga jedynego, którego prorokiem jest ten, który go uzdrowił. Popatrzmy, jak bardzo ważne jest dobre rozpoznanie słów, znaczenia słów i znaków. Uzdrowienie przez proroka, wysłannika Bożego wystarcza do tego, ażeby ten, który ma swoich bogów dotąd, uznał Boga tego, który taką łaskawość okazał wobec niego przez swojego proroka. Zrozumiał to i to pomogło mu uwierzyć. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.